Dzień dobry. Znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Nazywam się Aleksander Charycki. Chciałbym Państwu przedstawić tutaj naszą kuracjuszkę, która skończyła 30-dniową terapię i chciałaby się podzielić swoją opinią, swoją informacją, co tutaj zostało osiągnięte. Może Państwo szukają podobnej miejsca, gdzie można byłoby poprawić swój stan zdrowia, zahartować się i inne rzeczy dolegliwości poprawić. Dzień dobry. Nazywam się Zoja. Przyjechałam z Białegostoku. Przybyłam tutaj kurację miesięczną. Myślę, że to mi bardzo dało dużo. Po prostu stan zdrowia się poprawia. Widać to. Mam powiększone węzły chłonne, które były twarde i no, po prostu dawały się od czasu do czasu odczuć. Teraz widzę, że to się zmniejsza i jest poprawa. Śpię dobrze. Nie ma jakichś potów nocnych takich, które czasami mi się zdarzały. No i widzę tutaj bardzo dużą poprawę. A przy tym problemie, co lekarze na przykład mówili? Do wycięcia, czy jakieś chemie stosowanie? Coś? Jeżeli chodzi o lekarzy, to byłam na onkologii. Lekarz powiedział, że trzeba wyciąć największy węzeł chłonny i będą go badać. Ja się na to nie zdecydowałam, bo zajmuję się ziołami i w ogóle cała moja rodzina, znajomi, koledzy, koleżanki, wszyscy stosują, starają się po prostu stosować zioła, żeby nie stosować antybiotyki, a coś w zamian zielarskiego, co pomaga, tylko po prostu można tylko dłużej to trzeba by było tak stosować. Operacja powinna być zawsze ostatecznością przede wszystkim, tak? I lekarze czasami nie informują, jakie mogą być powikłania później po tym wycięciu. Absolutnie, o żadnych powikłaniach nikt mnie nie informował. Na onkologii mi powiedziano, że jeżeli nie poddam się operacji, bo powiedziałam, że absolutnie nie. Miałam skierowanie, miałam od razu się położyć na onkologię. Powiedziałam, że się nie położę. Powiedziano mi, że niech pani sobie pomyśli i zda sobie z tego sprawę, że może to być chłoniak i do 3 miesięcy już pani nie będzie żyła. Pomyślałam, że może mam to od czegoś innego, to powiększone węzły chłonne, bo poza tym mam cały organizm zdrowy i nie było to żadnego przerzutu, co mi każdy lekarz sugerował, że to są jakieś przerzuty z zewnątrz. Ale oni sugerowali na podstawie badania jakiegoś, czy jeszcze tylko po prostu doświadczenia, powiedzmy tak, chcieli ja powiedzieć, myślę, tak? Ja myślę, że z doświadczenia, ponieważ jeszcze ja wcześniej nie miałam żadnych badań. Później wszystkie badania porobiłam, jakie były tylko możliwe. Wszystkie porobiłam. No właśnie, lekarze też drugi błąd, który popełniają, jeżeli oni osobę taką jak panią na przykład przestraszą, czyli mówiąc, pani ma określony czas życia, i tego pani nie zrobią, oni od razu automatycznie kodują tą osobę, a ona się bardzo boi, stresuje się i w ten sposób faktycznie tyle może przeżyć, a niejednoznacznie myśli się nasze materializują, więc trzeba wiedzieć to, że nasz organizm jest w stanie to zobaczyć, tylko trzeba znaleźć odpowiednie środki, miejsce, gdzie można to zrobić. Tak, gdzie się można zregenerować. Nie poddałam się tej operacji, nie poszłam do szpitala, zaczęłam szukać dalej. Pomyślałam, że może mnie kiedyś jakieś zwierzę drapnęło, bo jest też taka tak zwana choroba kociego pazura, która też może właśnie mieć takie skutki, że będzie zapalenie węzłów chłonnych. Poszłam właśnie do zateźnego i też się spotkałam z panem profesorem, który mi powiedział, że kładniemy się do szpitala. W piątek u niego byłam, powiedział od poniedziałku, kładniemy się do szpitala. Ja mówię, ale co robimy? Wycinamy największy węzeł chłonny i będziemy badać. Ja mówię, a jeżeli nie zbadacie? A jeżeli nie zbadamy, to i tak pani pójdzie na onkologię. No, profilaktycznie zrobią chemioterapię, radioterapię i pani to będzie czekali, czy pani przeżyje. Tylko, że właśnie podczas tej wizyty spytałam, czy to jest możliwe, że to od tego kociego pazura, bo rzeczywiście mnie kiedyś kot przy kąpaniu drapnął właśnie. A lekarz powiedział, że choroba kociego pazura rozwija się w ciągu 2 lat. A kiedy to pani miała? W ciągu 5 roku. No i tak pomyślałam, to jaki to sens badania? Ja miałam 5 roku. Choroba rozwija się w ciągu 2 lat. Powiedziałam to dla profesora. No problem jest taki, że dopóki nie ma ostrych objawów, jedne problemy, problem z zdiagnozowaniem konkretnego i postawieniem poprawnej diagnozy. Więc no, to, że pani nie zbadali pod kątem, że nie wycięli ten guz, oni i tak by stwierdziliby, że to jest guz. I trzeba coś z tym robić, tak? I na pewno pani byłaby skierowana na tą chemioterapię lub radioterapię. To jest jedyna droga, gdzie kierują.
Problem jest też czasami ludzi, oczywiście ci, którzy się decydują, wychodzą z tego, powiedzmy, pierwszy rok ok, drugi rok ok, tak, ale problem polega na tym, że lekarze nie kierują tych osób na jakiekolwiek uzdrowisko, żeby wzmocnić ten system immunologiczny, ten organizm, żeby on dalej walczył z tym, bo organizm trzeba wielokrotnie później oczyścić z problemu, bo organizm już przede wszystkim miał już problem przed chemioterapią, radioterapią, i jeszcze dowalili jeszcze takie dawki otrujące i organizm naprawdę jest padnięty, tak? Dlatego no, my tutaj nie bez powodu tworzyliśmy ten dwutygodniowy też program oczyszczania organizmu dla osób, którzy nawet skorzystali już z takich problemów z chemioterapią, radioterapią, żeby im nauczyć tego oczyszczania, bo nawet dwóch tygodni czy dwóch razy oczyszczanie wątroby to będzie zdecydowanie za mało, żeby zrobić to. Sama pani widzi, że my tutaj robimy, cztery razy pani zrobiliśmy, ale już pani wie na tyle, co może pani w domu robić, jak najbardziej. Oczywiście. Także w domu będę też kontynuowała, jak najbardziej. I to jest właśnie to. To jest to. Także myślę, że trzeba się regenerować naturalnymi sposobami, odporność podwyższać. Tak jak tutaj w Akademii hartujemy się chłodną wodą, lodowatą, sauna, prysznic zimny, lodowata woda i to jest właśnie samo życie. Tak, to przede wszystkim. Przyjemne. Może ktoś myśli, że ta lodowata woda, że to zimno, że to chłodno. To jest to szok. To jest sama przyjemność. To jest na początek szok dla tych, którzy nie korzystają, ale osoby, tak, którzy zaczynają systematycznie coraz częściej robić, nawet w naszym ośrodku, oni zaczynają to lubić i oczywiście później w domu stosują. Tak, jak pani tutaj wyjeżdżać będzie u nas teraz, już ostatni, jeszcze jutro dzień u nas jest na terapii, tak, to tak. Pani już wie, co w domu oczywiście systematycznie może robić oczywiście. I oczywiście w razie czego można się oczywiście kontaktować, tak? Co pani jest, może jeszcze z jakiegoś zabiegu się spodobało tutaj w naszym ośrodku? Oczyszczanie wątroby to wiadomo, to jest ciężki temat, ale warto to też robić. Dla mnie ogólnie wszystko tu się spodobało. Mhm. Każdy zabieg przeszłam od początku do samego końca. A coś, jakieś zaskoczenie było na przykład czegoś, na przykład, nie wiem, tam, no hartowanie to wiadomo, że to jest coś nowego, jak ktoś nie robił, a inne rzeczy coś pani miało, zaskoczyło? Może mnie zaskoczyło tylko to, że tutaj masaże są takie, nie tak jak pójdziemy na zwykły masaż, że tam takie tylko głaskanie. Tu są masaże mocniejsze, ale one są po to potrzebne, żeby one były skuteczniejsze. Mm-hmm. Bo takie tak głaskanie, jak tam pogłaszczą, to dla przyjemności. To tylko dla przyjemności, dla rozrywki można pójść i się pogłaskać. To są masaże silniejsze, ale jest z tego efekt. I o to właśnie tutaj chodzi. Dobrze. Widzę, którzy nas oglądają teraz, co możemy przekazać, tak? Pani tak samo, jak pani oglądała nas kiedyś pewnie przez YouTube czy tak, przez telewizję. Oglądałam. Co możemy przekazać, żeby się przede wszystkim nie bali, decydowali, absolutnie, bo nie ma co czekać na to, absolutnie, tak? Nie poddawać się operacji, to znaczy operacje każdego wyboru. Są potrzebne i, nie, no i tam, gdzie trzeba, to trzeba operować. Ale jeżeli są takie sytuacje, że można zaradzić, to naprawdę bym polecała z całego serca taką rehabilitację jak tu i to podnoszenie właśnie odporności tu w Akademii Pana Chareckiego. To jest właśnie to. Coraz więcej ludzi właśnie teraz zajmuje się leczeniem takim ziołowym, coraz więcej kosmetyków jest teraz właśnie naturalnych i tak teraz wszystko idzie ku właśnie lepszemu, myślę, bo to nie jest szkodliwe dla organizmu. Tak, metody, które dobrane są, tak, praktycznie nie ma żadnej metody, tak, które by zaszkodziło, bo kompleks dobrany cały tyle, że pani jest tutaj praktycznie, bym powiedział, nawet profilaktycznie, osoby, którzy przyjeżdżają w gorszym stanie, tak samo sobie radzą z tym. Radzą, wszyscy pomimo radzą, że metody, które stosujemy, nie wszystkie są dozwolone przez tak lekarzy, ale mamy odwrotne wtedy wyniki, to co stosujemy, odwrotnie co oni na przykład radzą. Oczywiście. Dlatego nie ma czego bać się, trzeba absolutnie po prostu się odważyć. Operacje też czasami, w razie konieczności, są potrzebne, ale myślę, że warto na początku zastanowić się nad alternatywą, bo operacja powinna być koniecznością, a nawet jakbyście skorzystali kiedykolwiek z takich gorszych rzeczy, jak chemioterapia, radioterapia lub innych rzeczy, proszę się zastanowić nad podniesieniem waszego systemu immunologicznego i oczyszczanie organizmu. Oczyszczanie organizmu to niestety ani jeden, ani dwa, ani pięć razy będzie za mało, dlatego trzeba systematycznie to prowadzić swoje życie, żeby uzdrowić się. Oczywiście. Każdy, kto tutaj się nauczy, jestem pewna, że będzie stosował to w domu, będzie kontynuował i jego zdrowie na pewno się polepszy. No cóż, dziękujemy, super, polecamy. Dziękuję serdecznie. Bardzo.
Proszę się szukać nas na stronie medycynoludowa.com. W Akademii Medycyny Regeneracyjnej nazywam się jeszcze raz Aleksander Herecki. Jeżeli będą pytania, proszę się oczywiście pisać, kontaktować. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pobyt.